Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze raz o roszczeniach żydowskich, no bo tutaj prawie cały Senat amerykański je popiera. W związku z czym sprawa jest poważna, roszczenia nie rozpłyną się w powietrzu, tym bardziej, że stoją za nimi poważni ludzie, poważne kancelarie adwokackie, które będą odcinały tam kupony 20-30% od zarządzania tego rodzaju kwotami, a to przecież są znajomi pana Kushnera. Także proszę się nie łudzić, że to w jakikolwiek sposób jest jakiś apel do polskiego sumienia, jak tu się usiłuje bagatelizować w polskich gazetach, czy też, że działania odwołujące się do jakichś tam dokumentów podpisanych w latach 50. czy 60., do jakichś protokołów luksemburskiej żony, mają jakikolwiek skutek pozytywny odniosą. Nie ma takiej możliwości. No trzeba, ktokolwiek, kto zna politykę, kto wie, jak się, nie wiem, zakłada, jak się robi wojny, jak się uprawia politykę, jak się nawet zarządza miastem, no to wie, gdzie mafia, czyje interesy i tak dalej, i tak dalej. Jak to działa? To nie są rzeczy, które polegają wyłącznie na literze prawa. Ta litera prawa w większości wypadków opisuje równowagę interesów. W każdym razie smutne jest to, że w Polsce nie ma elity, która by potrafiła to poprowadzić, która by rozumiała te rzeczy. No a jeżeli jest ta elita, to znaczy są Polacy, którzy to rozumieją, to bardzo często pracują dla obcych interesów. Tak czy owak, jedyna skuteczna metoda, którą Polska by mogła zastosować, to jest zmontowanie lobbingu przy pomocy Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Polonii Amerykańskiej, sprzedaż głosów, zaproponowanie no, tego, co proponuje lobby żydowskie. Lobby polskie jest może nie tak majętne, jeśli chodzi o te górne eszelony tam tych banksterów i tak dalej, ale tak generalnie to jest, brzydko mówiąc, upper middle class, czyli ludzie, którzy mają jakiś tam wpływ. A sprawa wypłacania pieniędzy środowiskom żydowskim naprawdę mogłaby zmobilizować Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i stworzyć masowe poparcie, nie dla demonstracji, nie dla nawet pisania listów czy petycji. To są rzeczy wtórne. Te rzeczy, jeśli nie można ich zdyskontować politycznie, nie mają większego znaczenia. Ale znaczenie ma maszynka do głosowania, znaczenie ma blok głosów, znaczenie ma pomoc w wyborach. Na różnych szczeblach tej możliwej pomocy. I znów taką kampanię, gdyby państwo polskie było państwem narodowym, no można by było zmontować, oczywiście nieoficjalnie, no bo broń Boże, nie chodzi o to, by ktoś nas oskarżał o ingerowanie w amerykański proces wyborczy, ale wystarczy, żeby skopiować różnego rodzaju mechanizmy środowisk żydowskich. Zjednoczyć Polonię, zjednoczyć ją też przy pomocy organizacji polonijnych. Większość z nich to są ludzie, którzy są konformistami, więc przy odpowiednim przewodnictwie Warszawy, przy odpowiednich rozmowach z warszawskimi special operatives, nie wiem, czy Warszawa ma takich, no, przepraszam za wtręty angielskie, można by było taką kampanię zmontować. A proszę Państwa, montuje się coś, to znaczy demontuje się te rachityczne próby przeciwstawiania się podejmowane przez środowiska amerykańskie napotykają na demontaż ze strony państwa polskiego. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że sprawa prawdopodobnie została już rozwiązana, że sprawa została załatwiona pod stołem, no i że w Polsce interes Polski nie jest interesem wiodącym. Nikt Polaków nie broni, bo chodzi tu przecież o ostrzeżenie tych Polaków i przyszłych pokoleń. Wymieniane kwoty 300 miliardów dolarów to są sumy bajońskie. Nikt tego nie zapłaci, wypisując czek. A one się przełożą na to, kto co w Polsce będzie miał, jak Polska będzie wyglądała, jakie będą jej programy edukacyjne na przykład w szkołach, na co będą przeznaczane granty, pieniądze państwowe i nie tylko państwowe, bo wpływy, które tego rodzaju środowiskom przy pomocy tych roszczeń może sobie wypracować, zmienią Polskę, odmienią ją. No po prostu zrobią nam Rzeczpospolitą przyjaciół. Proszę Państwa, jeżeli się temu ktoś nie przeciwstawia, to albo jest idiotą, albo jest cynikiem.
bo jest idiotą, bo nie rozumie, jak świat działa, a jest cynikiem, jeśli uważa, że co z tego. I cóż, Polonia mogła być zjednoczona. Polonia mogłaby być uruchomiona do działania, które może być skuteczne, bo amerykańska ordynacja wyborcza jest większościowa i tak samo jak tutaj u nas w Kanadzie czasem przeważa 10, 20, 40 głosów. Nikt nie zlekceważy postulatów głosującego blokiem środowiska. I dlatego no, w nadchodzących wyborach będą wybory prezydenckie, będą wybory do kongresu, będą wybory do Senatu. Tak zjednoczona Polonia naprawdę stanowiłaby głos, stanowiłaby siłę. Przynajmniej z taką, którą się można by było liczyć, bo wiadomo, że polityka zagraniczna to nie jest coś, co w polityce amerykańskiej decyduje. Polityka zagraniczna zawsze jest gdzieś tam na marginesach i na tym między innymi lobby żydowskie wygrywało, że oferując to, co zawsze, czyli wsparcie finansowe, medialne danemu kandydatowi, no w zasadzie niewiele od niego żądano, bo jakieś tam poparcie dla Izraela tu czy tam, to na tym lokalnym rynku politycznym niewiele znaczyło. No ale jeżeli ten lokalny rynek polityczny będzie również obejmował inne postulaty i inne środowisko, to już będzie inna rozmowa, będzie możliwość negocjacji. Dzisiaj nie ma żadnych negocjacji. Dzisiaj Polska prawdopodobnie po prostu zrobi to, co każą. I to jest bardzo smutne i to świadczy o tym, jakim państwem Polska jest dzisiaj. I świadczy to o tym, że nie jest to państwo na miarę statusu terytorialnego, nie jest to państwo na miarę swojej historii. I nie jest to państwo, które zdołało wybić się na niepodległość, taką, jaką w dzisiejszych czasach można jeszcze mieć. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Mówił Andrzej Komor.